Mecz się układał takimi właśnie falami, momenty do koncentracji, a później kilka dobrych minut w naszym wykonaniu i tak ciężko się grało. Nie mogliśmy ich jakby dobić, mieliśmy gdzieś tam 15-16 punktów przewagi, zamiast pociągnąć to do 20, to nagle spadało do 8. I koniec końców cieszymy się po prostu, że odnieśliśmy zwycięstwo, bo to nie jest łatwy zespół do grania. Grają bardzo ułożoną koszykówkę, widać, że taktycznie też byli przygotowani. Parę niespodzianek zaserwowali nam na boisku, ale tak jak powiedziałem wcześniej, cieszymy się, że jest zwycięstwo. Z drugiej strony 63 punkty do przerwy. Rok temu 63 punkty, 64 chyba nawet to nam tutaj któryś zespół VTB rzucił, ale zmierzam do tego, że no to taka dosyć konkretna liczba, może nawet jakiś rekord w tym sezonie FPLK. No, tak się akurat ułożył mecz, też drużyna Startu Lublin troszkę więcej odpuszczała nas na obwodzie, nie pozwalali nam na łatwe wjazdy, bo wiedzieli, że dysponujemy dużą siłą rażenia spod kosza, więc te wjazdy i gra dla podkoszowych była troszkę zamknięta, przez co się otworzyła gra dla obwodowych graczy, więc no, korzystaliśmy z tego, że rzuty wpadały i cieszymy się, że tak było. Jeszcze o Krasnojarsk zapytam, bo to jedna z dwóch najdalszych podróży i pewnie łatwe to spotkanie nie będzie, a za chwilę trzeba będzie wracać, bo było Unix Kazań w piątek. Tak, no możemy, co możemy powiedzieć, tyle ile jest dostępnego czasu, musimy poświęcić na regenerację, na odpoczynek, przygotować się jeszcze też taktycznie, dwie sesje treningowe nam zostały przed meczem, więc wyciśniemy maksa, co możemy z tego i tak jak powiedziałem, no, musimy pojechać tam przygotowani i zaprezentować się jak najlepiej potrafimy, a nie będzie to łatwe na pewno po tak długiej, męczącej podróży.